A teraz piosenka z życia naszego. Państwo znają Działkowiczów? Jakiś? Mają Państwo działki? Czy nie bardzo? Bo ja byłem kiedyś u takiego człowieka, u takiej Teresy z apteki, aptekary. Ona teraz w Kodzie działa. Tak. W Kodzie działa. Ostatnio do mnie dzwoniła i mówiła mi tak, że słuchaj, Bartek, zastraszają mnie, zamknęli mi profil na Facebooku, PiS tutaj straszy, CBŚ weszło mi na chatę. Ja mówię, Terenia, co się dzieje, nie? Gdzie ty mieszkasz? Ona mówi, na Oruni. Musiałam się wyprowadzić, bo mnie ścigają. No ja tak słucham, mówię, Terenia, co się dzieje? A ona mówi, no słuchaj, weszli po prostu na profil internetowy, ale słuchaj, ja jestem w stałym kontakcie z Wiedniem i ze Sztokholmem. A mówię, Terenia, słuchaj, i co mam robić? Mówi. Ja mówię, słuchaj, jest tam taki lekarz, nie, psychiatra, to jest psychiatra. Idź tam, odłącz te internety, to wszystko. Weź tam już nie, tego, bo ci to źle robi. On mówi, nie, na marsz Kodu ja pójdę, na długą pójdę, na pewno będę manifestowała. No mam taką koleżankę po prostu. Jest bardzo fajna. I ona też przychodzi na moje koncerty czasami. Ale teraz nie, bo już ją zapuszkowali chyba. No generalnie jest ciężko. No i słuchajcie, i na działce to się działo i był taki człowiek, drugi sąsiad. Na działce mieszkał niejaki Jabłoński. I ten Jabłoński siedział zamknięty i tam miał taką kratę i płot. Na płocie było napisane obcym wstęp zbroniony. I niefortunnie handlarz miał jaja sprzedawał. I niefortunnie on wszedł, nacisnął tą klamkę. I było otwarte. I on wszedł tam sprzedawać. I nagle taki raban się podniósł i taki wielki huk, jakby samolot spadł. I taki krzyk po prostu. Coś takiego. Ale oczywiście słowa na K, na H, wszystkie przekleństwa jakie. No i dawno, dawno czegoś takiego nie słyszałem. I ja tak słucham i mówię, Lechu, co się dzieje? Kto to jest? Nie? Mówię, to Jabłoński. Były profesor, czy profesor. On się zamknął na działce i tam z żoną Danką urzęduje i lubi piwo z puszki, znaczy piwo kuflowe. I raz dzwoni do tego mojego Leszka i mówi, Leszek, jesteś na wiosce, to kup mi 3 kuflowe. A Leszek mówi, słuchaj, skąd ja, to nie są lata 70. i 80. mówi. Tutaj nie ma kufloteki. Ja ci nie przywiozę kuflowego. Nie, nie, tam w tym sklepie w Biedronce masz z puszki. Kuflowe. Ale kup jeszcze 2 cytryny do tego. Bo on z cytryną to pił. A żona Danka jest bardzo bezczelna, bo ona ma pieniądze, on nie ma. I czasami ona sobie kupuje całą zgrzewkę kuflowego i jemu nie daje. I go po prostu niszczy. I on wtedy chce ją udusić. Zaśpiewam tę piosenkę, bo jest taka o Działkowiczu, myślę. Mi Terenia powiedziała tak, kolego, musisz poznać, mam sąsiada Jabłońskiego. Jest to człowiek wartościowy, mędrzec, co słowo zna kusowy, człowiek z klasą, słowem brylant na całego. Ma Jabłoński działkę obok mej Tereni. Spędza urlop, gdy się trawa zazieleni. Ma on żonę grubą Dankę, kraty w oknach i firankę. To spokojny chłop, dopóki ktoś go wpieni. Raz Terenia na zakupy jedzie sobie i Jabłoński dzwoni, wartościowy człowiek. Kup mi piwo to kuflowe, 7% odlotowe. 2 cytryny kup do tego żonie krowie. To kuflowe piwo to jest sama siara, a Jabłoński to inżynier, stara wiara. Ma do hala czerwonego, małomówny jest do tego, jak pogada to o żarciu, no i nara. Ciararararara, ciararara, to Jabłoński, stara wiara. Tarararara, tararara, to Jabłoński, stara wiara.
Żona Danka z nim kuflowe często chleje, więc Jabłoński nienawiścią do niej zieje. I gdy sen zmorzy Danusię, to Jabłoński ją poddusi, że nie wstanie, to ma ciągle tę nadzieję. Materenia jest Jabłońskim zachwycona, na ognisko raz ich zaprosiła ona. A Jabłoński tak był spruty, że szedł tyłem i na skróty do jeziora wpadł i sprawa załatwiona. Wyłowili my kolegę Jabłońskiego, to nas bluzga od najgorszych i tętego. Tyś jest menel, tyś psobratem Eterenia, to jest szmata, słowem kulturalny, to jest człowiek kolego. Gdy z ogniska powracała stara wiara, to Jabłoński w krzakach się położył zaraz. Mówi, tutaj spać zamierzam, ja do rana tu poleżę, no a z przodu korkociągiem szła jego stara. I ra 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 ra. To Jabłoński, stara wiara. Ta ra 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 ra. To Jabłoński, sama siara. My z Terenią Jabłońskiego tak podnieśli, krzyknął zostaw narąbany jak naleśnik. Gdy już stanął on do pionu, to taranem chyc na żonę, pchnął do rowu i obijać zaczął rzeźnik. Kiedy żona się podniosła mocno z prana, to na Jabłońskiego zrobiła tarana. I zaczęli tak się mucić, że musieli im to ukrócić, że już żona Danka byłaby zadźgana. Raz do Jabłońskiego wszedł handlarz z jajami, to Jabłoński go od razu poszczuł psami i wyzywa, precz ty luju, sukiń szynie, siano żuju, i to było kulturalnie między nami. Co rusz, to jest z Jabłońskimi jakiś problem, to kuflowe nie dowieźli mu na groble. Choć Terenia mocno pije, Jabłońskiego nie przebije, może tylko ten prezydent, co ma Nobla. Gdy jesteśmy u Jabłońskich, my go w gościnie, to kuflowe zawsze mamy po terminie. Jest tam cisza wręcz grobowa, ni muzyki, żona krowa, ale nigdy nie zapomni o cytrynie, ani nigdy nie zapomni o cytrynie. I siarararara, siararara, to Jabłoński, stara wiara. Sarararara, pararara, to Jabłoński, stara wiara. Ha! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jabłoński był takim fajnym.